Na środek, to nie jest środek. Zmień sobie, Emilii, kierunek. Równe tempo. Raz. Troszkę lepiej, ale cofnęła się rękę. Półsiadem, Zuśka. Dobra, przerwa, cykada. Nie wychodź przed konia. Równe tempo. I 1, 2, 3, 4. Dobrze, lepiej. Przerwa. Moja przygoda z koniem zaczęła się banalnie, ponieważ pierwszy raz jak zobaczyłam konia, to był koń, który ciągnął wóz z węglem dosłownie i zapragnęłam wtedy poznać te konie bardziej. I w wieku 7 lat moi rodzice zaprowadzili mnie do takiego pana, który miał jednego konika i tam się zaczęła moja przygoda i potem przeszłam do szkółki w mojej rodzinnej miejscowości i tak się rozpoczęła moja prawdziwa przygoda z końmi i nigdy nawet na 2 tygodnie nie miałam przerwy w treningach, więc trwa to od mojego 7 roku życia, a już trochę lat mam. Nie mam drugiej pasji tak naprawdę. Coś, co bym mogła robić, gdyby nie było koni, czyli bym uczyła ludzi. Zawsze mi był bliski, jeśli chodzi o szkołę, to język polski i raczej byłabym nauczycielem. Może to być ogromną pasją, ale tak samo może być zwykłym zawodem. Dla mnie bycie instruktorem stało się pasją, a nigdy nią nie była. Tak naprawdę moją pasją życiową były konie i trening z tymi końmi, a nie do końca na początku myślałam o tym, żeby trenować ludzi, a tak naprawdę to miejsce, Iskra i właściciele, w szczególności Kuba, sprawili, że tak naprawdę pokochałam to i stało się to moją prawdziwą, drugą pasją poza jeżdżeniem koni. Właśnie uczenie ludzi, czyli bycie instruktorem. To jest bardzo trudny zawód, odpowiedzialny i niesie ze sobą bardzo dużo różnych przyjemnych i nieprzyjemnych konsekwencji. I tak naprawdę bycie instruktorem to jest po części bycie trochę psychologiem. To jest duże słowo, ale uważam, że człowiek, który jest dobrym instruktorem, potrafi wnikać w postać, potrafi wnikać w człowieka i odnajdywać jego mocne i słabe strony. Myślę, że zdecydowanie, ponieważ zaczynając od tego, że przyjeżdżają do nas rodziny, z małymi dziećmi, ze starszymi, z młodzieżą, każdy odnajduje dla siebie kawałek, tak? Czyli ludzie, którzy chcą bardzo nauczyć się jeździć konno, są początkujący, dostaną to. Osoby, które przyjeżdżają, rodzice i dzieci jeżdżące bardzo dobrze, rodzice dostaną to, co chcą i dzieci, czyli profesjonalne treningi jeździeckie, skokowe czy ujeżdżeniowe, ale i osoby, które przyjeżdżają. Jedna osoba nie jeździ i nie chce jeździć, a druga osoba trenuje, znajdzie też dla siebie atrakcje, czy łowienie ryb, czy mamy piękne lasy. Cała infrastruktura jest przystosowana tak naprawdę do każdego, więc w tym miejscu można po pierwsze wypocząć, ale też można intensywnie potrenować, więc myślę, że to jest na tyle magiczne miejsce, że każdy znajdzie kawałek dla siebie. Moim mottem życiowym jest to, by być przede wszystkim szczerym przed samym sobą. Dla mnie motto życiowe i motto, które niosę przez całe swoje życie, to jest po pierwsze szanować innych, szanować siebie, a w szczególności robić tylko to, na co mam naprawdę ochotę i to, co kocham. Trenujemy ludzi na każdym etapie jeździectwa, czyli zaczynając od pierwszych kroków, idąc przez ścieżkę wszystkich odznak. Odznaka jeżdży konno, brązowa odznaka, srebrna odznaka i złota odznaka i kończąc tak naprawdę na profesjonalnych szkoleniach instruktorskich i zgrupowaniach jeździeckich. Tak naprawdę ja jestem najbardziej dumna z przygotowań do odznak, ponieważ co tydzień wychodzą u nas egzaminy i cieszą się dużą zdawalnością, ale i też zainteresowaniem. Treningi są, nie ukrywam, trudne i ciężkie dla tych osób, ale potem satysfakcja jest naprawdę duża i moja duma jest tym bardziej, ponieważ egzaminatorzy, którzy co tydzień się zmieniają w naszej stadninie, są ciągle inne osoby, egzaminują z Polski Północnej, bardzo nam chwalą konie, przygotowanie koni oraz przygotowanie jeźdźców do 2 prób, czyli skoków i ujeżdżenia. Gdy zaczęłam tutaj pracować, moim największym marzeniem było ściągnąć tutaj szkoleniowców niemalże światowej klasy. Gdy rozmawiałam z Kubą, właścicielem, mówiłam mu, że to jest moje marzenie, żeby iść z naszą stadniną ciągle dalej, nie zatrzymując się na rekreacji, na podstawie i na odznakach, tylko iść dalej, pokazywać nasz ośrodek, pokazywać nasze konie i pokazywać siebie. I moim autorskim projektem tak naprawdę były właśnie szkolenia na początku, tylko zgrupowania i szkolenia. Potem poszliśmy krok dalej i były to profesjonalne szkolenia jeździeckie dla instruktorów, zgrupowania Polskiego Związku Jeździeckiego. I zaczęłam ściągać jeźdźców, trenerów, osoby, które są bardzo się liczą w świecie jeździeckim i w Polsce, i za granicą. I uważam, że stało się to naszym taką wizytówką. Każdy kojarzy nas z tego, że przyjeżdżają do nas świetni jeźdźcy i trenerzy, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę w taki sposób, że jeździectwo staje się lepsze. I to była moje wielkie marzenie, które się spełniło i mamy cykle tak naprawdę w każdym roku. Szkolenia zaczynają się od wiosny, kończą się późną jesienią, które są licencjonowane i zwykłe szkolenia dla tak naprawdę wszystkich jeźdźców i zawodników. Tak, można zdobyć uprawnienia instruktorskie. Organizujemy kursy instruktorskie raz do roku w naszej stadninie, które są pod egidą Polskiego Związku Jeździeckiego, czyli jesteśmy w stanie nadać tytuł instruktora, uprawnienia instruktora Polskiego Związku Jeździeckiego, które dają nam możliwość pójścia szczeblami, zaczynając podstawy kursu instruktora jazdy konnej po instruktora sportu, potem trenera pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego. I nasze kursy właśnie dają nam taką możliwość. Nie, nie wyobrażam sobie, ponieważ jest to moje miejsce na ziemi. To jest miejsce, to jest mój azyl, kocham te zwierzęta, kocham ten klimat. I nie wyobrażam sobie. Poza sezonem dzieje się dużo. My nie zamykamy drzwi, wręcz otwieramy dla naszej szkółki jeździeckiej Iskra, która jest dedykowana dla osób właśnie zupełnie początkujących, osób dopiero, które zaczynają przygodę swoim pierwszym kłusem czy pierwszym galopem, ale i mamy też klub jeździecki, który już bardziej na wyższym poziomie trenują, bo to są osoby, które przygotowują się do zawodów skokowych, ujeżdżeniowych i wtedy otwiera się sezon dla naszych jeźdźców zawodów wyjazdowych, czyli trenujemy po to, żeby wyjeżdżać na zawody skokowe, zawody ujeżdżeniowe. I tak naprawdę do końca, aż do ferii trenujemy praktycznie codziennie, wyjeżdżamy co drugi tydzień na zawody i tak naprawdę tętni życie dla naszych klubowiczów i szkółkowiczów. Oczywiście, trenujemy sami przygotowujemy konie do sezonów, trenujemy młode konie, przygotowujemy je od podstaw, ale i także oferujemy profesjonalny trening koni przygotowujący do startów, czy koni zupełnie młodych, które jeszcze nigdy nie miały do czynienia z jeźdźcem na grzbiecie. Wszystko to dzieje się pod moim okiem, ale nasi instruktorzy, nasza kadra jest na tyle przygotowana, że jesteśmy w stanie przygotować konie w taki sposób, żeby były bezpieczne, rozwijały się w swoim trybie swojego ciała i umysłu i żeby były bezpiecznymi przyjacielami. To przede wszystkim ludzie, przede wszystkim kadra instruktorska, która jest po pierwsze wykwalifikowana, po drugie są to wspaniałe osoby, ludzie, z którymi warto trenować i ludzie, z którymi się chce po prostu być.